Tematem ostatniego odcinka były zwierzęta, a teraz tematem tego odcinka będą w sumie, nie wiem. Ostatnio najwięcej lajkowaliście komentarz, żeby kolejnym tematem odcinka były gabaryty. I myślę, że kolejnym tematem odcinka mogą być gabaryty. I to ogłaszam wszemi wobec. A jak nie wiecie, jak wysłać swój zestaw, to ja wam już powiem. Wchodzicie na grupę Kuchenna Flota MySocial24 na Facebooku. Tam po prostu przeczytacie regulamin, żeby wstawić zdjęcie, to po prostu musicie dać hashtag Eurotrack, czy hashtag jakiejś po prostu gry, i jak wasz post nabije 20 reakcji i będzie się zgadzał z tematem poprzedniego odcinka zestawu widzów, czyli w tym przypadku gabaryty, dodajecie sobie hashtag zestawy widzów i ten zestaw pojawi się w kolejnym odcinku, więc tematem przyszłego odcinka są gabaryty, a my przejdźmy do przeglądania grupy. Fajnie, bo teraz jak dodaliśmy sobie te tematy, to tak dużo nie ma takich bezsensownych takich screenów i w sumie wysyłacie takie fajniejsze. I tu mamy pana Jakuba, który wysłał nam rozładunek roweru w Siedlcach. I czy to się zgadza z tematyką, czy tu są zwierzęta, nie ma. Więc panie, usuń. W sumie da się go zbanować? Usuń z grupy, zablokuj użytkownika, no niestety, regulamin się przestrzega. Dalej, pan Bartek Banasiak. Szybka pauza, zestawy widzów, 20 reakcji. Tylko, że nie zgadza się z tematem odcinka. Ups. Dobra, kogo mamy? Mamy Kubę. O, w końcu. Kuba Krawiec. Kuba Krawiec wysyła nam zespół niespokojnych nóg. Ale bardzo fajny. Podoba mi się ten skin z Eurotracka, bo patrzcie, jest zachowany tak, jest 20 reakcji, jest. Jest tematyka, są zwierzęta. To jest właśnie ta fajna przyczepa na zwierzęta. Jak dobrze pamiętam, to są te takie szuflady specjalne na świnki i tam się świnki wozi, chyba bydło. Bydło też można wozić. Są tutaj, widzicie, takie te takie wiatraczki. One służą do wentylacji. Powiem wam tak w tajemnicy, albo nie w tajemnicy, że często te wiatraczki po prostu nie działają w tych naczepach i ze zwierzętka jadą bez klimatyzacji. Brakuje mi tu w sumie jedynie tego. Brakuje mi jakiegoś takiego jeszcze lepszej jakości, ale zestaw jako zestaw jest okej. Okay. Podoba mi się DAF i oceniam go dzisiaj na... Dobra, albo wiecie co? Skończmy z tym ocenianiem, bo w sumie dużo osób wcale jakoś... Nie wiem, napiszcie koniecznie w komentarzu, albo będziecie mieli gdzieś tu ankietę, czy robimy ocenianie, czy nie robimy oceniania, bo ja w sumie nie wiem, bo to jest moja strasznie subiektywna opinia, prawda? Nie jestem żadnym specem, ani magistrem sztuk pięknych, czy coś. I, nie wiem, i to jest, zawsze się będzie gryzło z waszym przekonaniem. I teraz mamy tutaj kolejny screen od Karola Gozdeka. O, pan Karol, tutaj widzimy na wakacjach, chyba nie chciało mu się zbytnio przeczytać regulaminu. Dobra, tutaj mamy Jakuba Procja... Pana Jakuba Procajło. Procajło? Pan Jakub Procajło wysyła nam tutaj takiego fajnego... Fajnego... O, pan już chyba poszedł z grupy, pan Procajło. O, niestety. Ale już mamy Macieja Stępienia. Maciej Stępień wysyła nam kolejny fajny screen z Eurotrack Simulator 2 i tutaj mamy zwierzątka. Szczerze, ta laweta wygląda troszeczkę jak laweta z Farminga, ale jest beczkowóz na obornik płynny, więc już jakieś nawiązanie do zwierząt jest i bardzo mi się to podoba. Naczepa i ten ładunek na czepie jest dla mnie wow, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. No i bardzo mi się podoba ciężarówka, czyli w sumie taki standardowy DAF, nie choinkowy, co nie? I dam, nie wiem ci, nie będę ci dawał oceny, ale powiem ci, że bardzo ładny. Tutaj Bartek Banasiak wysyła nam jeszcze taki, o tutaj, ale z grupy chyba było wyleciane. W ogóle Bartek Banasiak to trochę smutno go wyrzucać z grupy, no ale cóż, taki regulamin, bo było z nami od początku. No ale trudno. Hubert Perkowski. Okej, okay, wysyła nam z Farminga 15. Z Farminga 15 nam wysyła screena. Są zwierzątka, tam krówki, tu trawka i jest okej, okay, jest 20 reakcji, więc wszystko ładnie spełnił. I okej, okay, bardzo mi się podoba zestawik, tylko w sumie FS15. Tam już jest strasznie dużo modów do tego FS-a 15 i tyłka by nie urywa. W sumie tu bardzo tyłka nie urywa nic, ale są zwierzątka. Dużej oceny na pewno bym za to nie dał. Ale jest też z nami Olek Osiński. Olek Osiński wysyła nam z Eurotracka taki fajny screen. To jest kolejna naczepa na zwierzątka. Tutaj chyba już wydaje mi się, że to jest na drób. I mówi, że już, zawozić kury do Sierakowa. Nie wiem, gdzie jest Sieraków.
I no i wraca sobie na bazę tutaj tą Renatką. Podoba mi się Renatka i podoba mi się na pewno naczepa, bo takich naczep jeszcze nam brakuje. W ogóle chyba naczep w Eurotrucku takich stricte na zwierzęta brakuje, szczególnie własnych. Ale jest 20 reakcji, jak najbardziej mi się podoba. Jeszcze bym tutaj w sumie, nie wiem, tak wydaje mi się, że ta perspektywa jest taka, że ta tylna naczepa jest taka jakby mało dokładna, albo ten screen jest po prostu mało dokładny. O, tak to wygląda. Maksymilian Prokopski wysyła nam screena również. O, tutaj dzisiaj no, wiózł byczki z ciężarówką po jakiejś takiej polnej drodze i to jest screen w ogóle z farminga, którego? Czekajcie, 19, okej. Serio? Nawet nie wygląda na 19. Grafika pozostawia dużo do życzenia, ale jak najbardziej widzę tutaj bdełko se wozi. O, tu ktoś napisał, jaka mapa, moja prywatna. No widzicie, prywatna jego mapa, ale ładne zestawiki z farminga 19, choć te w sumie zdjęcia z farminga 19 wyglądają podobnie jak 15, ale o to się nie czepiajmy, ale fajne screeny. A dalej mamy Franio Chibowski. Franio Chibowski wiezie sobie słomę, ale zrobisa przyczepa z tą słomą. To jest serio? Eurotruck? Ale zarąbista sprawa, co nie? To mi się mega podoba. Patrzcie właśnie, DAF jest ogólnie fajnie zrobiony. Chyba jest specjalnie robiony właśnie Chibowski Trans czy coś. Ale naczepa jest też naprawdę bardzo fajna. Widzisz, że skrona jest, ładunek słomy. Mega mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Jest 20 lajków, jest zestawy widzów Eurotruck. Wszystko się zgadza, więc naprawdę dużo bym ci ocenę za to dał. I mi się po prostu to jak najbardziej podoba. Dalej mamy Macieja Stefańczyka i... Maciuś, na załadunek bydła i tu jest moja twarz i to zebrało 83 reakcje. I czy ty uważasz, że dziki są bydłem? Od kiedy? Dziki to jest ewentualnie jakieś świniowate, jakaś można powiedzieć trzoda chlewna. Ale kiedy na załadunek bydła jeszcze, nie wiem, to pakujesz w chłodnie czy w co? No nieładnie, powiem ci. W ogóle patrzcie, jest raz, dwa, trzy, cztery ładne świnki i piąty taki, wiesz, taki macho, świnia macho. No ale dobra, no właśnie, nie wiem, do chłodni to pakujesz. No, w ogóle no, nieważne, ale podoba mi się jak najbardziej. Chyba od razu świnie do chłodni, po co mają żyć, będą przyjadą od razu na rzeźnie zimne. Ale podoba mi się jak najbardziej taki screen i róbcie takich więcej, można się przynajmniej pośmiać. I też spoko ocenę mógłbym ci za to dać, jak i sami widzowie. Tu pan Michał Bieńkowski wysyła nam ładnego wolwiacza. Wolwiacz jest ładny, ale nijak to się trzyma do zestawów widzów i do tematu. Nadsyłajcie koniecznie zestawy widzów, widzicie, szybko, sprawnie, fajnie. Tematem przyszłego odcinka są gabaryty, więc koniecznie gabaryciki najróżniejsze, najciekawsze wysyłajcie. Czy nawet gabaryty z farminga mogą być jakieś duże, duże, fajne ładunki, czy nie wiem, nawet spin tires, może jakieś duże, ładne ładunki. Temat jest naprawdę taki elastyczny do różnych gier i bardzo wam polecam również zobaczyć, no koniecznie musicie bić na grupę Kochana Flota Majstrzyszem24, no i zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale i wysłać ten film znajomym, żeby też mógł wysłać tam fajne screeny. I napisz koniecznie w komentarzu, który zestaw ci się najbardziej podobał.